Dzień dobry moje drogie ryby, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na zimę. Kochani, w opisie filmu znajdziecie link do Vimeo, a na Vimeo zajmujemy się tylko i wyłącznie sprawami miłości. Zaczynamy od przesłania dla Was. Wolność. Okej, moja droga rybo, masz w sobie wielką moc do tego, żeby tworzyć wokół siebie to, co daje Ci poczucie wolności i to, co daje Ci Twoje własne szczęście. Wolny wybór, możliwość podejmowania decyzji. Okej, zaczynamy. Sytuacja obecna, 3 buławy. No tak jakby, jakiś krok milowy przed Tobą, nowa droga. To może się zadzieje, gdy będzie słońce w Twoim znaku, bo 9 kielichów to jest Jowisz w rybach. Czyli te przyjemności, te niespodziewane sytuacje, które powodują, że ekscytacja rośnie. I to pokazuje się nam tutaj jako sytuacja, w której jakiegoś rodzaju ograniczenia przestają być aktualne albo znikają w jakiś sposób, sytuacja się zmienia i to jakby uwalnia Cię do tego, żeby zrobić ważny krok w swoim własnym życiu. Sięgnąć po jakiś cel, który jest dla Ciebie niesamowicie ważny, to jest Twój ogromny cel życiowy. Wierzysz w powodzenie tego, ponieważ wierzysz również i czujesz przede wszystkim, że to da Ci mnóstwo satysfakcji, ogrom spełnienia. No pięknie, no dobrze, zobaczmy w takim razie, co w tej chwili sprawia Ci najwięcej kłopotów. Utrzymanie nadziei. Utrzymanie nadziei odnośnie tej całej sytuacji, która moim zdaniem ułoży się absolutnie pomyślnie i po Twojej myśli. Chęć wypracowania może jakiejś sytuacji, w której poczujesz się zwycięsko, ale w takim to nie jest oparte na ego, nie dlatego, że chcę wygrać coś, tak? Nie, tylko to jest raczej takie zasłużone zwycięstwo, zasłużony sukces, tak bym powiedziała, więc nie trać tego tej nadziei, nie trać tego optymizmu w sobie, aczkolwiek rozumiem absolutnie, że skoncentrowanie się na tym, że biorę pod uwagę tylko najlepsze możliwe rozstrzygnięcia, a życie nie oszczędza i jakieś kłody pod nogami się pojawiają co i rusz, może być trudne i jest wyzwaniem. Natomiast dla mnie, jak sobie patrzę na to, co się tutaj dzieje w kartach, główna myśl jest taka, rybo, nie dekoncentruj się, nie trać z oczu tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, bądź konsekwentny, konsekwentna. No dobra, co w sferze uczuć? Pierwszy rzut oka, 6 mieczy. Odchodzimy od zmartwień, unosimy się ponad zmartwienia, ponad troski. Idziemy w jakimś bezpieczniejszym myślami, bo to są myśli, prawda? Więc jakby wyzwalamy się z tego, co było trudne. Sytuacja się uspokaja, przestajemy się czymś martwić. A jeśli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, 10 mieczy. No właśnie, tutaj są... jeśli chodzi o zawodowo-finansowe sprawy, w 10 mieczy mogliśmy spotkać się z nieprzyjemnościami, mogliśmy spotkać się z niezbyt empatycznym środowiskiem, mogliśmy spotkać się z różnego rodzaju ograniczeniami narzuconymi nam, z sytuacją, która w danym momencie była kompletnie jakby dla nas niesprzyjająca. Ale ja tak jak mówię, to się zmieni, to się zmieni. Zacznie się zmieniać być może, gdy wejdzie słońce do Twojego znaku, a pełne przełożenie, pełen shift, już taka zmiana kolosalna, nastąpi, gdy będzie słońce w baranie, bo tutaj tam się ta karta pokazała. Także ważne jest, żebyś nie stracił z oka, nie straciła z oka tego, co jest dla Ciebie ważne. Utrzymała ten swój stan skoncentrowania, pomimo niesprzyjających okoliczności być może. Uważaj na ludzi w pracy. 10 mieczy to są, wiecie, no znajomości, to mogą być różnego rodzaju i okazuje się, że po prostu tam były różnego rodzaju zakulisowe działania, więc po prostu uważaj na ludzi w pracy, moja droga rybo. Dobra, idziemy dalej, bo zaraz będziemy to wszystko rozwijać. Na co masz największy wpływ? Wyznaczasz kierunek jakiś. Tu są wartości, czyli będąc świadomym tego, co niesiemy w sobie, będąc połączonym ze swoimi własnymi wartościami, w to, w co wierzymy, masz wpływ na dalszy rozwój zdarzeń, tak bym powiedziała, ok?
stałe związki, stałe relacje, otaczanie się ludźmi również, którzy mają podobne wartości do naszych, na to masz wpływ, na tworzenie jakiejś społeczności, która będzie rozumiała twoje argumenty, będzie rozumiała twoje przesłanie. To jest jakby to miejsce, moim zdaniem, na którym należy się szczególnie skupiać. A teraz wracamy na chwilę do spraw miłości. Jak będzie się rozwijać sfera uczuciowa, i tu mieliśmy 6 mieczy, czyli jakby odejście od zmartwień, doprecyzowując, nastąpi zmiana. Transformacja. Widzicie? Jakiś ciężki moment zamkniecie. Ta transformacja to jest ten wewnętrzny ból, z którym trzeba sobie poradzić w jakiejś sytuacji uczuciowej dla Was ważnej. Może dla części z Was to jest zakończenie relacji, ale idziemy w nowe, szczególnie przy ósemce buław, która prowadzi nas do szóstki mieczy. Czyli jest działanie, które wyzwala nas od zmartwień. Więc tutaj jakby sytuacja się będzie się poprawiać, po prostu ulegnie poprawie. Następnie, jak będzie się rozwijać sfera zawodowo-finansowa? Okej. Słońce. No też po prostu, ja wiem, może jesteście teraz w jakimś trudniejszym momencie. Tak myślę, ale nie wszyscy, też pamiętajmy, to są małe, duże rzeczy, sprawdźcie sobie ascendent, księżyc, Wenus. Natomiast tak wyczuwam tutaj osobę, w sensie sytuację związaną z rybami, które tracą nadzieję, albo tracą optymizm, albo tracą wiarę, że coś się zmieni na lepsze, albo kiedy to się stanie, kiedy przestanę, powiedzmy sobie, dreptać w miejscu, kiedy w końcu znajdę współpracowników, gdzie nie będę musiał wciąż się odwracać ze siebie, że tak powiem, i patrzeć, że tak powiem, w tył i oglądać swoje plecy, tak? No to się zmienia, moja droga rybo. Podobnie jeśli chodzi o kwestie zawodowe. Zobacz, masz pazia monet, który równie dobrze może oznaczać jakiegoś rodzaju nowe pomysły, nowe możliwości, które nagle przyjdą ci na myśl. I jest słońce, które mówi nam o sukcesie. Słońce, które mówi o tym, że różnego rodzaju przeszkody, nawet jak się pojawią, uda ci się pokonać. Także to słońce, to zwycięstwo jest tutaj dla ciebie, czymkolwiek ta sytuacja jest. Może to dotyczyć życia osobistego, może to dotyczyć życia zawodowego. W zasięgu dłoni. A idźmy dalej. Relacje z krewnymi. Co tutaj, jaka podpowiedź? 3 monety. Współpracuj z krewnymi. Współpracuj z krewnymi, nowe pomysły z osobami, no wiecie, no z rodziną, tak bym powiedziała, dla kogoś to może być ważne. Jest jakiegoś rodzaju kooperacja, moim zdaniem, ustalenie czegoś, współtworzenie, coś dla Was ważnego tutaj, jeśli chodzi o krewnych. A jakby sami sobie określcie, kto do krewnych się zalicza, tak? Natomiast tutaj jakby macie możliwość współtworzenia czegoś. Nowe pomysły również. Dla części z Was, słuchajcie, ten as mieczy, czy tu jest odcięcie? No szczerze mówiąc nie sądzę, ja tego tak nie czytam, a raczej powiedziałabym, że wspólne wymyślanie, okej, jakiegoś rodzaju przełomu, który z kolei prowadzi do tego, że zmieniacie postrzeganie jakiejś sytuacji albo jest znajdowane jakieś rozwiązanie. A zobaczmy, co w relacjach z przyjaciółmi. Paś mieczy. Głupiec, nowi ludzie. Nowi ludzie, paś mieczy, to są osoby poznane, znaczy gdzie jest dużo komunikacji w ogóle, to na pewno, ale poznane przez internet na przykład dla części z Was i ta znajomość może się jakoś tak też rozwijać, ale tutaj przy głupcu to jest w ogóle też jakieś nowe fazy tych znajomości, po prostu, no więc dużo komunikacji, też obserwujcie. Okej, jeszcze jedna wiadomość, jeśli... No trzeba mieć zaufanie do drugiego człowieka, natomiast tutaj jakby ograniczone, powiedziałabym, z jakiegoś powodu się pokazuje. Obserwuj nowych ludzi, którzy są w Twoim otoczeniu tym przyjacielskim, tak bym to, albo kto chciałby zostać Twoim przyjacielem być może, a z jakiegoś powodu. Dobra, sprawy nieoczekiwane i nagłe zwroty akcji.
Słuchajcie, tu mamy Wisielca i mamy Eremitę, czyli jakby spojrzysz na sprawy pod innym kątem, z innej perspektywy i znajdziesz rozwiązania w jakiejś ważnej dla Ciebie sprawie. To może dotyczyć kwestii finansowych lub w ogóle tego wszystkiego, co Ci zaburzało poczucie bezpieczeństwa. I to nie zdarzy się dlatego, że ja teraz Ci powiem, że znajdziesz, tylko będzie taki moment, gdzie przestaniesz się z czymś forsować na siłę, przestaniesz coś, że tak powiem, na siłę popychać do przodu, bo czujesz, że po drugiej stronie albo nie ma partnera, albo po drugiej stronie czujesz taki opór straszny i po prostu zatrzymasz się w miejscu. Może przyjrzysz się temu, kto lub dlaczego ta sytuacja blokuje rozwój ważnej dla Ciebie sprawy. Znajdziesz w sobie odpowiedź i jest bum, pełnia szczęścia. I to będzie nagłe. I to może być, Wisielec to jest rybia energia, my intuicyjnie jesteśmy w stanie jakby biernie przyjmować do siebie pewnego rodzaju wiadomości, że tak powiem, i wiedzieć, co przyjąć, wiedzieć, co ominąć, wiedzieć, jak na sprawy spojrzeć. To jest trochę olśnienie takie nagłe. I to może być, mieć związek, słuchajcie, z tą energią, która nam się pokazała tutaj, jakby, która jest dla mnie mocno skorelowana z Waszym czasem, poniekąd wciąż zimowym przecież, marcowym, tak jak powiedziałam. Wszystkiego dobrego, moje drogie ryby, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.